Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 10. z kolei sesję. 11. Przepraszam, właśnie teraz. 11. sesję Rady Gminy. Radni czujni, bardzo dziękuję. Jeszcze włączę mikrofon. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana Wójta. Witamy Pana Sekretarza. Witamy serdecznie Panią Skarbnik. Pana kierownika Tomasza. Dzisiaj będzie pan Tomasz Głukawski referował nam. Witamy panią protokolantkę. Drodzy państwo, przechodzimy do dalszej części. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że wszyscy radni są obecni, że nasze obrady są jak najbardziej prawomocne. Następnym punktem jest przyjęcie porządku obrad. Na komisjach mieliśmy, drodzy państwo, małe zmiany. I tutaj myślę, że też ze strony pana Tomasza padnie propozycja pana wójta. Pana wójta, przepraszam. Odnośnie zmiany porządku obrad. Co? Dziękuję. Proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek składam z powodu tego, iż z sanepidu jeszcze nie otrzymaliśmy akceptacji projektu regulaminu, dlatego też nie możemy, też nie wskazane byłoby podjęcie tych uchwał. Natomiast prosiłbym o wprowadzenie do porządku sesji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konsorcjum oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuczna. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, mam taką propozycję odnośnie porządku obrad. Może te punkty do czwartego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawie i tutaj jako podpunkt A zmiany uchwały budżetowej, podpunkt B wyboru metody ustalenia, tak? Nie. Ja proponuję porządek sesji teraz. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podpunkt C. Wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako podpunkt D. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na przystąpienie do konsorcjum. I podpunkt F. Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuczna. I jako punkt 5. Sprawy bieżące i punkt 6. Zamknięcie obrad. Czy mają państwo jakieś inne propozycje? Czy ten porządek? Nie widzę propozycji. W takim razie przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Bardzo proszę pani Krystyna Dmitru. Pani Maria Parkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura, za. Pan Krzysztof Olęcki, za. Pan Zbigniew Osowski, za. Pani Beata Sępkowska, za. Pani Agnieszka Skierczyńska, za. Zbigniew Sokołowski, za. Pan Wiesław Suszczyński, za. Pani Anna Szaniawska, za. I pan Zbigniew Ostapowicz, za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem C jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Moje pytanie, czy mają państwo jakieś uwagi co do protokołu?
Nie widzę. W takim razie przystąpimy do przyjęcia protokołu. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk. Pani Maria Pankiewicz. Pan Kacper Fedorowicz. Pan Zenon Karpiuk. Pani Agnieszka Kondraszuk. Pani Ewelina Kukawska. Pan Sławomir Mitura. Pan Krzysztof Olęcki. Pan Zbigniew Osowski. Pani Beata Sępkowska. Pani Agnieszka Skierczyńska. Zbigniew Sokołowski za. Pan Wiesław Suszczyński. Pani Anna Szaniawska. Pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się pani Anny Szaniawskiej. Następnym podpunktem już jest punkt trzeci mówiący, jest to sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy. Bardzo proszę, panie wójcie, przekazuję głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie sprawozdawczym ogłosiliśmy drugi już przetarg na budowę, modernizację obiektów infrastruktury turystycznej w gminach Tuczna, Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń w ramach projektu Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych, integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu ofert ponad dwukrotnie przewyższających zaplanowany budżet. Kwota w budżecie przeznaczona na naszą gminę to kwota 360 tysięcy brutto, natomiast najniższa oferta, jaka została złożona, opiewała na kwotę 741 715 zł i 50 groszy. Także będziemy po raz kolejny poszukiwać wykonawców, aż do skutku, mam nadzieję. Dokonaliśmy odbioru częściowego inwestycji polegającej na przebudowie ujęcia wody w Wólce Zabłockiej w ramach projektu Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuczna. Wartość całego zadania brutto wynosi 1 237 257 zł. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na organizację 13. Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2020. Wnioskowana przez nas kwota to ponad 80 tysięcy złotych. Zakończyliśmy realizację cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu w ramach projektu grantowego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tuczna. Wartość grantu to 16 600 zł. W ramach grantu przeszkolono około 30 osób w wieku starszym. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubelskiego budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na drogę wewnętrzną miejscowości Tuczna o długości 0,21 km. Wartość inwestycji wynikających z kosztorysu to 104 tysiące. Ponad jest to droga, która wiedzie do oczyszczalni ścieków. Między innymi oczywiście poza gruntami rolnymi. Przygotowujemy do ogłoszenia przetarg na zadanie adaptacja budynku po byłym SKR w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej w ramach projektu Rewitalizacja gminy Tuczna. Kwota w budżecie przeznaczona na to zadanie to 1 285 882 zł 66 groszy. Projekt zakłada również zakup sprzętu i wyposażenia do wymienionego obiektu na kwotę 269 056 zł 80 groszy. 24 lutego wspólnie z lubelskim oddziałem doskonalenia rolników w Końskowoli zorganizowaliśmy konferencję. Tematyka dotyczyła scalania gruntów, możliwości pozyskania funduszy na wapnowanie gleb oraz działanie Współpraca, którego nabór przedłużono do 12 marca bieżącego roku. W
ciągu tygodnia od konferencji zebrała się grupa rolników deklarujących chęć wzięcia udziału w projekcie. Projekt nazywa się Nadburzański Ziemniak. Partnerami projektu oprócz rolników z naszej gminy jest Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Federacja Polska Federacja Ziemniaka, Spółka Agrego z Poznania, Spółka Digital Crops z Ligoty Wielkiej koło Wrocławia i Microsoft Poland. Obecnie przygotowujemy innowacyjny wniosek dotyczący uprawy ziemniaków dawnych odmian, wykorzystując najnowsze technologie sensoryczne, obliczeniowe. Ponadto projekt zakłada również nowatorskie rozwiązania w promocji i sprzedaży produktu. Jeżeli chodzi o działalność wodno-kanalizacyjną, w mijającym miesiącu rozpoczęto konserwację zbiorników technologicznych oczyszczalni ścieków, w których zachodzą procesy oczyszczania ścieków. Dokonano napraw wewnętrznej instalacji elektrycznej, tak zwanej siłowej. Przeprowadzono konserwację przenośnika ślimakowego, piasku oraz dmuchaw do napowietrzania ścieków układu podnośników. Na sieci kanalizacyjnej dokonano napraw i przeglądów studzienek kanalizacyjnych. 6 studzienek naprawiono. Naprawiono układ elektryczny w 3 przepompowniach ścieków oraz wymianę pływaków w 1 przepompowni. W ostatnim okresie wystąpiły 4 awarie na przyłączach wodociągowych wymagające bezpośredniej interwencji konserwatora wodociągu. Było to w Ogrodnikach, w Tucznej, w Bokince Pańskiej, w Ulce Zabłockiej, czyli 5, bo też i w Dąbrowicy. I tu taką ciekawostkę podam. W wyniku wymiany wodomierzy, która miała miejsce ponad rok temu, tutaj po zbilansowaniu roku ubiegłego kalendarzowego, zauważyliśmy, iż pojawiło się nagle około 17 tysięcy metrów sześciennych wody. Wody, która do tej pory uciekała nam w sposób nieopomiarowany. Także łatwo policzyć, razy złoty 98. Takie oszczędności pozostały i teraz bardzo się mocno zastanawiamy, chociaż jest brak środków, czy też nie realizować. Kolejne wodomierze należałoby wymienić i chyba dojdziemy do tych 30 tysięcy metrów po wymianie wodomierzy. Także uszczelnienie systemu, widzę, przynosi efekty. W dziedzinie gospodarowania odpadami po wykonaniu inwentaryzacji folii i innych odpadów rolniczych złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego 2.8 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dotacja, którą możemy otrzymać, jest w wysokości 27 500 zł. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, następnie został skierowany do uzupełnienia przez wnioskodawcę w zakresie merytorycznym. Po uzupełnieniu przekazano do NFOŚ-u do ponownej oceny. Rozpoczęto prace związane z budową nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Otóż jak wiemy wszyscy, przy dawnym SKR-ze będziemy mieli inwestycje, dlatego musimy PSZOK tak zwany przenieść na działkę przy oczyszczalni ścieków Tucznej. Zlecone zostało przygotowanie projektu. No i gromadzimy dokumentację związaną z pozwoleniem na budowę. Obecnie przygotowujemy teren pod inwestycją. W okresie sprawozdawczym także uczestniczyłem w kampanii sprawozdawczej jednostek ochotniczych straży pożarnej w gminie Tuczna. We wszystkich jednostkach praktycznie byłem, jedynie w Dąbrowicy nie udało mi się ze względu na zaproszenie, o którym powiem później. Natomiast podsumowując kampanię, widzę, że jest większe zainteresowanie. Jeżeli chodzi o frekwencję, to zauważyłem w tym roku zadowalającą frekwencję. Tuczna, jak zwykle jednostka z Tucznej,
ma frekwencję największą, natomiast pozostałe jednostki też tutaj nie było problemu z obecnymi. Natomiast podsumowując dane, chciałbym przytoczyć dane z roku 2018-2019 i dla porównania informuję, wyjazdy ogółem wszystkich jednostek z gminy w 2018 roku to było 52 wyjazdy, natomiast w 2019 roku 105 wyjazdów, czyli dwukrotnie więcej. W tym wyjazdy do pożarów w 2018 roku 18 wyjazdów, w 2019 62, czyli ponad 200% zwiększona częstotliwość. Z pozostałych informacji 26 kwietnia odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka strażaków do Częstochowy, także chętnych, zarówno i nie strażaków, zapraszamy, bo jednostka Stucznej organizuje taki wyjazd. 17 maja powiatowa pielgrzymka strażaków w Pratulinie. 7 czerwca odbędą się zawody gminne Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach. W tych zawodach w tym roku weźmie udział aż 9 gmin. 14 czerwca odbędą się zawody powiatowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie. I 3 maja odbędą się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami Święta Konstytucji 3 maja. Oczywiście msza święta w kościele w Tucznej o godzinie 9. Tego dnia w godzinach popołudniowych zorganizowane będą ćwiczenia zgrywające jednostek Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. To już kolejne w zasadzie tradycyjne ćwiczenia zgrywające. W tym roku jednostka OSP z Mazanówki zaprosiła nas do siebie i tam się odbędą te ćwiczenia. Także zapraszamy widzów. Można przyjechać, będzie podziwiać strażaków, a też i sprzęt będzie można obserwować. Także na zarządzie gminnym powstał taki pomysł i w związku z takim natężeniem pożarów chcemy zorganizować akcję przeglądu gaśnic lub też ich zakupu, które wyposażone są na przykład ciągniki, maszyny rolnicze, kombajny, prasy. I chcemy tę akcję zorganizować dla całej gminy, tutaj myślę w Tucznej, ażeby wszyscy zainteresowani rolnicy mogli przyjechać tutaj, skorzystać, czy dokonać przeglądu gaśnicy, czy też zakupić, bo wiemy przy tych temperaturach, że sprzęt rolniczy jest szczególnie narażony na przegrzanie i w tym momencie, patrząc nawet na statystyki, jeżeli chodzi o pożary, warto się zabezpieczyć, bo jeżeli nie my, to może sąsiadowi uda się pomóc w tej sytuacji. Także ogłosimy to też dużo wcześniej. Przypuszczam, że to będzie miesiąc maj. W temacie infrastruktury drogowej w okresie sprawozdawczym, pomimo że to były miesiące zimowe, chociaż trudno zimą nazwać tegoroczną zimę. Wykonaliśmy remonty, a może raczej przebudowy kamieniem łamanym dwóch dróg. Jedna droga w Międzylesiu w okolicy tu państwo osiedla POM. Druga droga w Tucznej. Przy użyciu naszego sprzętu, a więc naszej koparki, równarki, także mieszkańcy też swojego sprzętu użyczyli, udało się dokonać w ramach Funduszu Sołeckiego przebudowy dwóch odcinków dróg w naszej gminie. Nawiązując do sprawozdania związanego z kampanią sprawozdawczą OSP, w Dąbrowice Dużej niestety 8 lutego nie mogą uczestniczyć w zebraniu druhów, ponieważ otrzymałem zaproszenie na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a związane to było z tym, iż Tuczna jest w środowisku tutaj uznawana jako miejscowość z zasługami w powstaniu styczniowych, dlatego była odsłonięta tablica w miejscowości
do kary. I w związku z tym no, musiałem uczestniczyć na zaproszenie stowarzyszenia w tej uroczystości. Także bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tuczna też została w związku z tym odpowiednio tam uhonorowana. Także jest to moje usprawiedliwienie na nieobecność na zebraniu w Dąbrowicy Dużej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem z działalności? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego, jakim jest podjęcie uchwał. I tutaj jako podpunkt A mamy zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Przypominam, że komisje na ten temat obradowały, pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Ale moje pytanie do Państwa, czy uważają Państwo za potrzebne, aby jeszcze raz, pomyślę Pani Skarbnik, zreferowała ten temat? Czy ktoś jeszcze ma pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 9/69/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w kwocie 16 992 903 zł i 63 grosze zwiększa się o kwotę 7159 zł do kwoty 17 062 zł i 63 groszy. Z tego dochody bieżące 13 898 785 zł i 75 groszy i dochody majątkowe 3 101 276 zł i 88 groszy. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 671 827 zł. W związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w kwocie 18 404 664 zł i 63 grosze zwiększa się o kwotę 7159 zł. Do kwoty 18 411 823 zł i 63 groszy. Z tego wydatki bieżące 13 890 83 zł i 35 groszy i wydatki majątkowe 4 521 740 zł i 28 groszy. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 671 827 zł. W związku z czym załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Pani Maria Falkiewicz. Pan Kacper Fedorowicz.
Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniowska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem jest podpunkt B, mówiący o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Rozmawialiśmy, myślę, w bardzo wyczerpujący sposób i na wniosek radnych, żeby pan Tomasz, pan kierownik, pan Tomasz Kukawski jeszcze raz zreferował ten temat, żeby wszyscy mieszkańcy też mieli okazję posłuchać i zapoznać się z tym. Witamy po raz kolejny pana kierownika. Przekazuję głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, wszystkie te zmiany, jeśli chodzi o sprawy związane z odpadami komunalnymi, podyktowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wiadomo, jak nie tylko u nas takie zmiany nastąpiły, ale w niektórych gminach wcześniej, niektóre gminy też się przygotowują do tych zmian. W tym momencie na komisjach, że tak powiem, ocenialiśmy zawartość uchwały, która ma być podjęta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Podstawę prawną do tej uchwały Rady Gminy stanowi artykuł 6k ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz artykuł 6j. Wskazane przepisy prawne dotyczą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz określeniu stawki podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość ta właśnie opłata za sposób nieselektywnej zbiórki nie może być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej za zbiórkę odpadów w sposób selektywny. Różnica pomiędzy dotychczasowym stanem prawnym niniejszej uchwały a projektowanym dotyczy wysokości stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny. Aktualne miesięczne stawki opłat za zbiórkę odpadów u nas na terenie gminy to mamy, no, przedstawiają się następująco. 12 zł miesięcznie od osoby za zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny. 3 zł miesięcznie od osoby za zbiórkę odpadów w sposób selektywny. Takie mamy stawki w tym momencie. Proponowane jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To jest w wysokości do 8 zł miesięcznie za sposób zbiórki selektywny i do 32 zł za zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny. Z tym, że jeśli chodzi o zbiórkę odpadów w sposób selektywny, tutaj jeszcze jest możliwość zmniejszenia tej stawki, czego będzie przedmiotem kolejna uchwała, którą mam nadzieję gmina podejmie. Chodzi tutaj o kompostowanie bioodpadów. Jeżeli osoba, która wyrazi w deklaracji chęć zagospodarowania bioodpadów
we własnym zakresie na kompostownikach, to ma możliwość uzyskania, że tak powiem, zmniejszenia opłaty za segregowanie odpadami o 2 zł. Czyli reasumując, jeżeli stawka podana tutaj w uchwale to jest 8 zł i jeżeli ktoś zadeklaruje i wypełnia rzeczywiście obowiązek prawidłowej segregacji odpadów, to może liczyć na zmniejszenie tej stawki z 8 do 6 zł. Zmiana stawek podyktowana jest też koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego to koszty obecnie są dużo większe niż w latach poprzednich. Dużo większe mamy teraz opłaty związane z zagospodarowaniem tych odpadów. Dużo większe koszty związane z odbiorem, no i utylizacją tych odpadów. Na razie bez zmian, jeśli chodzi po przetargu, zbiórką i zagospodarowaniem odpadów z terenu naszej gminy zajmuje się firma Ekonowa Piszczaca, która dostarcza odpady zmieszane do RIPOK-u w Białej Podlaskiej. No tam niestety są stawki dużo większe. Zresztą co roku są zwiększane. No i tutaj koszty są dużo większe, jeśli chodzi o zagospodarowanie tych odpadów. Także nie wymyślamy tego po prostu sami z siebie, żeby po prostu mieć jakieś gratyfikację finansową z tego powodu, tylko po prostu dążymy do tego, aby fizycznie pokryć faktycznie poniesione koszty, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. W tym momencie oprócz tych wszystkich zmian, o których mówiłem dotychczas, mamy, że tak powiem, oddzielne konto, które jest przeznaczone do gromadzenia środków związanych z wpłatami od osób, które płacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj oddzielne konto, nie wiem, ale prawdopodobnie to dlatego jest, że tak powiem, ustawowo narzucone, żeby te środki, które gromadzone są na tym koncie, nie mogły być wykorzystane w żaden inny sposób, tylko i wyłącznie w sprawach związanych z gospodarką odpadami. Czyli wszystkie rzeczy związane z odpadami pokrywamy tylko i wyłącznie z tych pieniążków, które mamy od mieszkańców, którzy płacą za gospodarkę i za odbiór tych odpadów. Gmina nie może dokładać do tego systemu. Jest całkiem oddzielne konto, przejrzyste, wszystkie wpłaty, wypłaty. No niestety, także musimy się z tym liczyć. Gmina nie może dokładać do odpadów. Uzyskiwane dotychczas wpływy z tego tytułu, no nie ukrywam, nie pokrywały wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami. W ubiegłych latach mniej więcej w granicach 20 do 30 tysięcy dokładaliśmy do tego interesu. Teraz no niestety nie możemy. Nie wiem, jak wyjdzie w tym roku. Cały czas będziemy monitorować ilość wszystkich odpadów, które odbieramy od właścicieli. W tym roku po przetargu netto mamy ponad 136 tysięcy, prawie 137 tysięcy koszty odbiorów odpadów po przetargu. Brutto to jest 147 z kawałkiem. W tym momencie za tonę, że tak powiem, po przetargu właśnie stawki za tonę, brutto to jest 1138 zł z groszami, 11 groszy dokładnie. Tak, tyle musimy zapłacić firmie, która odbierze odpady komunalne, jedną tonę odpadów komunalnych to jest za 1100 zł z kawałkiem. Także moi drodzy, warto się nad tym zastanowić, że i tak do tej pory jest, jak jest, a stawki u nas wiadomo, że nie są drastycznie wysokie, no ale nie chcemy, że tak powiem, zarabiać na tym, tylko idziemy, że tak powiem brzydko, po bandzie, po kosztach, tylko i wyłącznie po kosztach. Także tutaj reasumując to wszystko, bezpośredni wpływ na zmianę stawek i, że tak powiem, tej uchwały, którą musimy podjąć, ma wpływ nowelizacja ustawy o odpadach i wzrost kosztów
związanych z gospodarką odpadami. Dziękuję. Jeżeli jakieś pytania, to słucham. Halo? Mam takie pytanie do pana kierownika. Do mnie mieszkańcy mojej miejscowości się zwracali. Już co prawda ja wyjaśniłem, ale to będzie lepsza odpowiedź. Dlaczego częstotliwość do bloków jest częstsza niż do gospodarstw po prostu indywidualnych rolników, no, mieszkańców gminy? Moi drodzy, to jest podyktowane oczywiście zapisami w ustawie, która po nowelizacji pozwoli tutaj pan radny, że przytoczę zapis, który będzie odzwierciedleniem i odpowiedzią na pana pytanie. Artykuł, dokładnie już mówię, który ustawy, 6R, ustęp 3B, brzmi: dopuszcza się różnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów, na co warto zwrócić uwagę, czyli niesegregowanych zmieszanych oraz bioodpadów, nie innych, stanowiących odpady komunalne, nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Także różnicowanie tych, że tak powiem, częstotliwości podyktowane jest ustawą. Dziękuję. Czy może ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Dziękujemy bardzo panu kierownikowi. Jak państwo sami widzieliście, nie ma więcej pytań. Myślę, że temat został wyczerpany. Dlatego bardzo proszę o odczytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustęp 1 i artykuł 41 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, oraz artykuł 6k ustęp 1 punkt 1 i ustęp 3. W związku z artykułem 6j ustęp 1 punkt ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy w Tucznej uchwala, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminę Tuczna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Punkt drugi. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustępie pierwszym, w wysokości 32 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Punkt trzeci. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Punkt czwarty. Zwalnia się z części
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarstwa odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. To jest 2 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 4 łamane na 28 łamane na 19 Rady Gminy Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Dziennik Urzędu Województwa Lubelskiego, Województwa Lubelskiego z 2011 roku, pozycja 1085. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, Pani Krystyna Dmitruk, Pani Maria Falkiewicz, Pan Kacper Fedorowicz. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Olęcki. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skwierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem C jest podpunkt mówiący o wprowadzeniu zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tuczna. W poprzedniej uchwale, jak Państwo słyszeli, również była mowa o tym zwolnieniu. Niemniej jednak musimy to zrobić oddzielną uchwałą. Rada Gminy może skorzystać z takiego zwolnienia, co mam nadzieję uczynimy. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo jakieś pytania w związku z tym projektem? Bardzo proszę. Moi drodzy, dziękuję za udzielenie głosu. Chcę tylko przypomnieć, nie tylko tutaj dla nas obecnych, ale dla osób, którzy nas będą oglądać, że autentycznie i faktycznie zamierzeniem lub też intencją tej uchwały jest wprowadzenie takiego bodźca do segregacji odpadów komunalnych. Chodzi tutaj, żebyśmy, wiadomo, mieszkamy na terenie wiejskim, możemy i mamy dużo możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie tych bioodpadów we własnym zakresie. Ta różnica tych 2 zł może nie jest, że tak powiem, zastraszająco wysoka, ale jeżeli u kogoś tam przykładowo ktoś ma posesję zamieszkującą przez 5 osób i tak dalej razy 2 zł, no to jest już 10 zł miesięcznie. A te odpady są jednymi z tych, które są, że tak powiem, najdroższe w zagospodarowaniu. A my możemy je zagospodarować zgodnie z zapisami nowelizacji tej ustawy, możemy zagospodarować je we własnym zakresie. I dobrze by było, żebyśmy z tego skorzystali, aczkolwiek przy wprowadzeniu tej ulgi, oprócz tego, że mamy niższą opłatę o 2 zł, wiadomo, że nie wystawiamy wtedy już odpadów biodegradowalnych, ale też nie musimy wyposażać nieruchomości swoich pojemniki lub worki na te odpady. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o odczytanie treści uchwały. Uchwała.
uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tuczna na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 UU 40 ustęp 1 i artykuł 41 ustęp i artykuł 42 ustawy gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 6k, ustęp 1, punkt 1, ustęp 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy w Tucznej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne przy domowym kompostowniku. Punkt drugi. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowi miesięczną kwotę 2 zł polegającą odliczeniu od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. Paragraf drugi. Zwolnienie, o którym mowa w pierwszym, nie ma zastosowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitrów, pani Maria Walkiewicz, pan Kacper Fedorowicz. Pan Zenon Karpiuk, za. Pani Agnieszka Kondraszuk, za. Pani Ewelina Kukarska, za. Pan Sławomir Mikura, za. Pan Krzysztof Olęcki, za. Pan Zbigniew Osowski, za. Pani Beata Sępkowska, za. Pani Agnieszka Skwierczyńska, za. Zbigniew Sokołowski, za. Pan Wiesław Suszczyński, za. Pani Anna Szaniawska, za. Pan Zbigniew Ostapowicz, za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem D, jest podpunkt mówiący o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Tutaj również komisje na ten temat obradowały, pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Pozwolę sobie odczytać treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami oraz artykuł 6n ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2010 ze zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Punkt drugi. Deklaracja składa się w siedzibie Urzędu Gminy Tuczna. I tutaj adres 191A. Punkt trzeci. Deklaracja składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt czwarty. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej platformy usług administracji publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl. Punkt piąty. Deklaracja składana w sposób określony w ustępie drugim musi być opatrzona bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 1916 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 162 lub z wykorzystaniem podpisu potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 700 ze zmianami. Punkt szósty. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w paragrafie pierwszym, określony jest w formacie danych XML. Punkt siódmy. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 17/85/2016 Rady Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016 roku, pozycja 2620. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Woleński. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ta uchwała również została przyjęta jednogłośnie. Następnym punktem E jest punkt mówiący o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konsorcjum. Tutaj również na ten temat komisje obradowały, pan wójt przedstawiał sytuację. Czy państwo, ktoś z Państwa chce jeszcze jakby dodatkowego zreferowania tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, drodzy Państwo, przeczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konsorcjum. Na podstawie artykułu 9 ustęp 1 oraz artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na przystąpienie do konsorcjum kwalifikującego się jako grupa operacyjna EPI w
rozumieniu artykułu 56 i artykułu 57 rozporządzenia i tutaj proszę sobie poprawić, bo państwo mają troszkę inaczej w swoich propozycjach. To jest tak, E, F, R, R, O, W. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 1305 łamane przez 2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. I tutaj macie państwo już rozszyfrowany ten skrót. I uchylające się rozporządzenie, uchylające rozporządzenie Rady Europejskiej numer 1698 łamane przez 2005 w celu wspólnej realizacji i operacji pod tytułem Nadburzański Ziemniak. Paragraf drugi. Celem powołania konsorcjum jest podpunkt pierwszy. Opracowanie szczegółowego planu operacji pod tytułem Nadburzański Ziemniak, a następnie opracowania i złożenia jako konsorcjum wniosku o dofinansowanie tej operacji. Podpunkt drugi. W razie uzyskania dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dalszym celem konsorcjum będzie realizacja operacji zgodnie z założeniami i wymogami właściwych przepisów prawa. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Tuczna do podjęcia stosownych działań prowadzących do utworzenia i rozwoju konsorcjum, w szczególności do zawarcia umowy konsorcjum, opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dopisania umowy o dofinansowanie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Garbiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Olęcki. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem jest podpunkt F, mówiący o wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuczna. I tutaj również na ten temat komisje obradowały pozytywnie, zaopiniowały ten projekt. Pozwolę sobie odczytać treść tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuczna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 65 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 1 500 000 zł. Na stanowiącej własność gminy Tuczna nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tucznej, obejmującej działki numer 330 przez 4, 330 przez 7, 330 przez 8, obręb 0012 Tuczna o łącznej powierzchni 34
hektarów, 777,30 ara, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1B/0011/4930/1 na rzecz Banku Spółdzielczego Białej Podlaskiej. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści, czy jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Walkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. I tak oto, drodzy Państwo, znaleźliśmy się w punkcie piątym, jakim jest sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, otwieram ten punkt i dyskusję. W takim razie po tak wyczerpującej dyskusji nie pozostaje mi, drodzy Państwo, nic innego, jak przejść do punktu szóstego, jakim jest zamknięcie obrad. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za przybycie. Zamykam 11. sesję Rady Gminy Tuczna. Dziękuję bardzo.